Darmowa służba zdrowia, darmowa służba zdrowia, dlatego potężne, proszę Państwa, składki płacimy. Ciekawostką jest, że y, na przykład pan poseł Jaros z Wrocławia, który tu był na pielgrzymce we Włocławku, bo robił już nielegalną kampanię informacyjną, polecam Państwu, ja się wypowiedziałem do portalu Włocławek, co ja myślę o tych ich jublach wyborczych, y, powiedział, y, że PiS... Y, Podniósł strasznie podatki. Profesor, ludzie nie słuchają w ogóle tego. Ludzie nie słuchają słów, nie, nie, nie łączą faktów. I dlatego oni bezkarnie mogą tak bredzić. Pan Jaros powiedział, że, że PiS wprowadza podatki, że składkę zdrowotną zbyt dużą dało, a jednocześnie w imieniu Platformy, w zasadzie całej Koalicji Obywatelskiej, bo i pani Lubnauer tutaj zawitała. Takie mieli uderzenie na całe województwo. 20 spotkań w jeden dzień. To jest krytynizm, ale co tam, stać ich. I oni inaczej to widzą jako koalicja obywatelska. Twierdzi, że składkę tą zdrowotną, tą, która niszczy polskich przedsiębiorców teraz można by utrzymać, tylko trzeba przekazać ją na służbę zdrowia. Już widzimy, jakie będą rządy Platformy Obywatelskiej. Utrzymają te daniny podatki, które wprowadził PiS. Oni, oni od, on to otwartym tekstem powiedział na spotkaniu we Wrocławku, e, że, że on no nie znieść, ale pieniądze te skierować na służbę zdrowia. E, proszę Państwa, te, w teorii właśnie się wykosztujemy na bezpłatną służbę zdrowia, a w praktyce jak jest? 300 gospodarka. Polacy wydają w aptekach miliardy złotych. Połowa obrotów aptek to leki bez recepty, czyli na 100%, proszę Państwa. Jaka darmowa służba zdrowia? Jaka darmowa służba zdrowia? I tak bulimy 100%, i tak bulimy 100%, o czym mowa.